Orlen ujawnił zyski za pierwsze półrocze, są one niższe o ponad 12 miliardów złotych w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Orlen, na którym spoczywa ogromna rola w całym procesie polskiej transformacji energetycznej, został obciążony przez nowy rząd kosztami mrożenia cen energii. Ma to wpływ na wyniki finansowe. Z oficjalnego komunikatu spółki dowiadujemy się, że zysk netto całej grupy za pierwsze półrocze wyniósł 2 miliardy 761 milionów złotych i był niższy o 12 miliardów 729 milionów złotych niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Zysk Orlenu za pierwsze półrocze 2023 15,5 miliarda złotych, 2024 2,8 miliarda złotych. Fachowcy od Tuska dali radę. Kto by się spodziewał? To ironiczny wpis, jaki na Platformie X zamieścił były wicepremier i były wiceminister aktywów państwowych Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Koncern wylicza, że na inwestycje związane z transformacją energetyczną przeznaczył w ciągu 6 miesięcy 14 miliardów złotych. Na razie od nowego rządu płyną sygnały, że nie zamierza on rezygnować z PGNiK, Energii i Lotosu, które w grupę Orlen zostały włączone w trakcie rządu wpisu. Znaki zapytania są za to stawiane m.in. przy kontynuacji inwestycji Olefiny 3, magazynowanie dwutlenku węgla pod dnem Morza Barenca, Orlen Paczce i wydawaniu prasy. Pierwsze doniesienia o tym, że nowy rząd może porzucić inwestycje Olefiny 3, były prezes spółki Daniel Obajtek uznał za oddanie rynku Niemcom.